Floating Fortress nadciągam. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl i zapraszam was już na wielki finał Crash of the Titans na Game Boy Advance. Zagrajmy wy, czyli odcinek 5, który jest już wielkim finałem. Cóż, poprzednim razem stoczyliśmy walkę z najtrudniejszym bossem w całej grze, ponieważ tym bossem był nie kto inny jak Nina Cortex w postaci Spider-Bota, która była naprawdę bardzo trudnym bossem. Tak bardzo trudnym, że normalnie, kurde, do dzisiaj nie mogę, kurde, pogodzić się z tym, jaki ten boss był bardzo trudny, serio. No i oczywiście pokonaliśmy wyspę Entrapment Island i teraz zabieramy się za Floating Fortress, czyli za fortecę Floating, czy jakoś tak, albo latająca fortreca. Nie wiem szczerze, jakbym nazwał w zasadzie ostatnią lokację na Polski. Wiem tylko jedno, że to jest ostatnia lokacja, gdzie tutaj ostatnim bossem jest nie kto inny jak Dr. Neo Cortex. Ale żeby dostać się do Cortexa, będziemy musieli pokonać właśnie teraz takie oto poziomy, które na nas czekają. I droga do Cortexa, tak jak do każdego bossa, zwykle jest długa, ale sama walka z Cortexem jest po prostu... Nie potrafię nawet tego słowami określić, jak bardzo żałosna to jest walka. Ja tego trochę nie rozumiem. Nie wiem, czy tutaj twórcom brakowało pomysłu na ostatnią konfrontację, czy to jest na zasadzie takiej, że chcieli tutaj w tej gierce zrobić łatwiejszych bossów, bo powiem szczerze, że wydaje mi się, że już walka z tym Entropim w Entrance jest trudniejsza niż to, co tutaj mamy w Of the Titans. Ogólnie soundtrack w tej sekcji poziomu jest bardzo spoko. Jest też drugi soundtrack, który mimo że uważam, że jest spoko, to jednak tematycznie trochę nie pasuje do tego, co się tutaj dzieje w tej gierce. Bo jakby, no, chcąc nie chcąc, ale ostatni świat powinien trochę kojarzyć się z takim, no właśnie, czymś niepewnym, trochę taką wątpliwością i wszechobecnym złem, jak ja bym to w sumie lubiał podkreślać. A w przypadku dostania się do Cortexa to leci tak radosna muzyka, że to jest aż dziwne, że ona została jakby dodana w momencie, kiedy zwiedzamy laboratorium Cortexa, które... No, nie wiemy, co dokładnie Cortex tutaj planuje teraz, więc na dobrą sprawę widzimy jakby jego plany, widzimy jego zamiary, no ale finalnie nie widzimy, co on takiego chce zrobić teraz. I nie wiemy, czy czasem Cortex nie wyleci na nas z pięściami albo z pięścią. Whatever. Zawsze lubię tak zostawiać tytanów, żeby się odbijali, kurde, od skrzynki. To jest nawet spoko sprawa. No i oczywiście po raz kolejny, w zasadzie już praktycznie prawie że ostatni raz, widzimy tego bezużytecznego tytana, który w zasadzie jedyne co potrafi, to wysyłać pszczoły. Pszczelarz jeden. Kurde, naprawdę, nie wyobrażam sobie tych tytanów, które pojawiły się w wersji na Game Boy Advance, żeby pojawiły się, wiecie, w wersji na konsole stacjonarne. Jakoś sobie tego nie potrafię wyobrazić. Trochę cringe, co nie? W ogóle też jest beka, że czasami co jakiś czas możecie dostrzec też bugi, które udało mi się i glitche wykonać. Które polegały na przykład na tym, że Crash się gdzieś tam blokował między skrzynkami i potrafił się... wiecie, do góry wlecieć, nie? Że jednak tam między tymi skrzynkami się blokował, ale jednak koniec końców potrafił wylecieć tam na górę, no nie? Muszę teraz w ogóle te odcinki z Titansów na GBA porenderować, żeby już zwolnić sobie miejsce na ostatni let's play z Titansów. Kurde, bardzo szybki let's play. A dzisiaj w zasadzie za 4 minuty będzie bodajże 15 odcinek z Titansów. Tak więc Titansy na PS2 będą się kończyć i zaraz polecą, kurde, Titansy na Game Boya, czyli let's play, który w zasadzie nagrywam na zaś, ale przynajmniej nie będziecie mieli żadnej przerwy, nie? Myślę, że chyba z Titansami zrobimy teraz tak, że po Jacku dwójce krótka przerwa będzie, żeby powiedzmy troszeczkę Crasha tutaj porobić.
i potem od następnego tygodnia dalej będzie ciśnięty Crash Titans na NDS i lecimy z kolejną grą, którą udało mi się nagrać, którą, tak jak już wspominałem na karcie społeczność, będzie wielką nostalgią i wielkim boom. Przynajmniej mi się tak wydaje, bo są osoby, które mogą tę gierkę kojarzyć, grać za dzieciaka, są osoby, które mogą tej gierki nie kojarzyć i dopiero ją teraz będą poznać, a są też gierki, a są też ludzie, którzy mogli poznać tę gierkę przez jednego youtubera i myślę, że tu niektórym się może światełko w główce zapalić, taka lampa w główce. No i teraz jesteśmy już w środku, w zasadzie to tego budynku. No tak, to jest ten budynek z 18 epizodu. Tak, pamiętam te scenerie. Tutaj były te Brat Girl w wersji na konsolę stacjonarną. Czyli wiecie, te minionki, które były wzorowane na designie Niny Cortex. W sumie no, można by powiedzieć, że to są takie minionki Niny Cortex. Umca, no i zginąłem sobie, więc teraz przejmę władzę nad Butlerem i skopię dupę temu, Spike'owi, albo Raticles, bo nie pamiętam, który tam stał po lewej już. A może to był Jarosław Boberek? Nie, tutaj mamy Jarosława Boberka. Bubra, Bubrowicza. O, Spike'i. No to Spike'i zaraz porobiony będzie. Albo sobie go ominiemy w taki bardzo elegancki sposób. Co my się będziemy, kurde? Dzisiaj, kurde, jest tak piękna pogoda, że chyba po nagraniu tego odcinka się ogarnę i chyba się pójdę gdzieś przejść, bo naprawdę, kurde, chcę skorzystać, bo nie ma co. Z ładnej pogody to nic, tylko korzystać, moi drodzy. Nie wolno, że tak powiem, takich rzeczy, może nie powiem, że lekceważyć, ale po prostu ignorować. Cieszmy się, że mamy ładną pogodę, bo jak przyjdzie znowu zima czy jesień, to będziemy narzekać, że w domu siedzimy, ponieważ wiecie, jest ponuro, nie ma co robić, wszyscy w domu siedzą, jesienna deprecha. Znamy te numery. I kurde, warto by było teraz może wejść na Facebooka i udostępnić odcinek, bo zaraz wleci w sumie. Warto by było to zrobić i myślę, że to nie będzie głupi pomysł, jak tak zrobię, jak tak uczynię, więc chwilowo tutaj nie będę patrzył na gameplay. Chociaż nie, dobra, co jakiś czas będę sobie lukał. Tak pierwszy raz w sumie w zasadzie coś takiego robię, tak więc wybaczcie, jeżeli tutaj będę zbyt cicho, ale przynajmniej będę starał się tutaj mówić na jakieś konkretne, fajne tematy. Przepraszam, że ostatnie dwa odcinki w sumie są z takim atakowaniem tematów pobocznych, bo wiecie, każdy mógłby tutaj powiedzieć coś na temat tej gierki, ale problem jest taki, że raz, że ta gierka ma mało ciekawostek, a dwa, nie chcę się jakby powtarzać z tym, że o, patrzcie, lubię tło tego poziomu. Dlaczego lubię tło tego poziomu? Ano dlatego, że lubię tło tego poziomu. Albo, ej, dlaczego nie lubię na przykład bubra? To jest jakby troszeczkę taki powtarzalny schemat, a ja nie chcę jakby wchodzić w takie powtarzalne schematy. Ja wolę jakby takie rzeczy, powiedzmy, komentować. Ja wiem. Po prostu co mi ślina na język przyniesie, to po prostu powiem, no nie? Nie chcę jakby robić tak, że o, tutaj skomentuję tak, bo nie mam pomysłu na komentarz. Wiecie, o co chodzi. Ale no, uwielbiam, jak te tytany się odbijają od tych skrzynek, że ich tak, wiecie, chamsko zostawiam i oni się tak wtedy odbijają i odbijają i odbijają i praktycznie nic się nie dzieje, tylko się odbijają. Chyba tak też się dało w wersji na konsolę zrobić. Tutaj niestety pewności stuprocentowej nie mam. Ale wydaje mi się, że tak powiem, można robić. I obraz Cortexa, który trochę mi przypomina prerenderowany obraz japońskiego Cortexa z jednej reklamy Crasha. O, i mamy powiedzmy taką pierwszą ciekawostkę. Taką w sumie bardziej ode mnie, ale jednak mamy. Wydaje mi się, że to jest prerenderowany Cortex z wersji japońskiej. Dobra.
Dalej mnie zastanawia istnienie tych robocików, nie? I bum, kurde, zaraz... A, bo nie wiem czemu miałem takie wrażenie, że w pewnym momencie będę tutaj osiadał tego Spike'a, a okazuje się, że jednak nie. I tak teraz, kurde, zastanawiam się, dlaczego nie osiadłem jego, bo w sumie to takie... Wiecie, ja się staram w Titansach robić tak, nie za każdym razem mi oczywiście to wychodzi, ale gdy mój Tytan przykładowo ma mniej HP, to wolę osiąść już nowego Tytana, dlatego że mój Tytan będzie, wiecie, na hita, nie? I nie chciałbym, żeby coś takiego, powiedzmy, się powtarzało, dlatego że wolę jednak te poziomy przejść w miarę legit, no nie? Zresztą myślę, że nie tylko ja takie coś chcę, bo raczej każdy chce przechodzić poziomy legit, a nie potem powtarzać po 500 tysięcy razy. Śmieję się, nie? Bo teraz jakby sprawa wygląda tak, że jak wleciał teraz odcinek 15 z Tytanów na PS2, to ja to nazwałem elektryczny odcinek. Bo wiecie, jest to nawiązanie do Tytana pod nazwą Electric, który również jest w tej wersji. I wiecie, śmieszna sprawa, nie? Że teraz w sumie gdzieś tutaj zaraz będzie się chyba nawet Electric przewijał, a ja tutaj już udostępniam na grupach, nie? Że o, Electric, widzicie? Patrzcie, Electrica osiadamy. Electrica! Wiecie, kto to jest Electric? Electric to Electric. Dobra, wszędzie gdzie się dało, to poszło zgłoszonko, znaczy zgłoszonko, poinformowanie, że będzie stream, odcinek, że już wleciał. A teraz skupimy się dalej na tym, co się dzieje. Lubię nawet mechanikę tutaj niszczenia kolumn. Bo wiecie, to jest coś takiego jak blokada. I po prostu tą blokadę musisz zniszczyć Tytanem. A jeżeli zabijesz wszystkich Tytanów, to masz przesrane, dlatego że sobie nie odblokujesz dalej sekcji. Chyba że będzie to w przypadku tych Tiki Mask, no to wtedy... Wtedy jakby, no, Tytan się nie zespełni, ale w momencie, kiedy jest, powiedzmy, sekcja ważna dla gry, to wydaje mi się, że gra będzie ci spełniła dosyć dużą ilość Tytanów, żeby, wiecie, żeby po prostu gracz mógłby się dostać dalej, no bo jak ma się dostać? Znaczy, no jak ma się dostać, skoro nie ma Tytana, no nie? Trzeba jednak takie rzeczy na logikę brać. A ja teraz napiję się wody. Ogólnie to będę musiał na nowo się przyzwyczaić do komentowania w postprodukcji, w post commentary, bo kiedyś potrafiłem, wow, ile to let's play zrobić w postprodukcji, to jest głowa mała. A teraz to wiecie, przez to, że przez długi czas robiłem let's play tylko i wyłącznie w live produkcji, to ciężko mi jest się teraz przyzwyczaić do postprodukcji. Będę musiał się do tego na nowo przyzwyczaić. Tutaj mamy jeszcze małe portrety z kolejną podobizną Cortexa. Jakąś taką złotą statuetką, co wydaje mi się, że jest nawiązaniem do złotego Cortexa z właśnie epizodu 18 w Titansach na PS2. I jakby to powiedzieć, jak zauważyliście przed tym, jak zginąłem, tutaj była ta cała piła, która Crasha z Insta killowała. I to jest coś, czego ja bardzo nie lubię, dlatego że jak widzicie, nie stałem jakoś super blisko niej. Ona i tak jakby Crasha przytrzymała do takiego stopnia, że Crash zginął. I to jest coś, co mnie troszeczkę irytuje w tej gierce i dlatego to nie dziwię się, dlaczego Crash Mania i wiele youtuberów, twórców, krytyków, takich jak na przykład Squired Eye Jack, wypowiadają się na temat Titansów na GBA jako gry, które są dosyć słabe. Bo wiem, że iJack się wypowiadał na ten temat i szczerze, no, podzielam jego zdanie. Znaczy, nie mówię, że to jest crap, nie mówię, że ta gra jest jakoś super słaba, ale po prostu
ma dużo takich mechanik, które po prostu no bardziej odpychają niż zachęcają do dalszego grania. Mówię, tę gierkę warto ograć jako ciekawostkę. Dla takiego własnego doświadczenia warto ją ograć. Ale tak, żeby, nie wiem, zagrywać się, no to bardziej chyba bym już polecał wersję na DS-a. Nie jest to najgorsza gra Crasha, no bo wiadomo, że najgorsza gra to jest Crash Boom Bang. To jest raczej coś, co przy tym zostanie, no i te gry na telefon. Aczkolwiek ta gra jest takim, powiedzmy, chciała być na swój sposób oryginalna, no i wyszła na swój sposób oryginalna, tylko wprowadziła takie mechaniki, które w serii Crasha, jakby to miało się pojawić w wersji na Xa 360, PS2 i Wii, to sądzę, że Titansy by dostały jeszcze większy hejt niż mają teraz, bo hejt, który spadł na Titansy, jest taki, że ludzie bardzo mocno narzekają, że to nie jest to samo, co seria klasyczna Crasha. Czyli tam gry, wiecie, trylogia, The Wrath of Cortex, nawet w jakimś stopniu Twinsanity, że to jest jakby coś, co bardzo upodliło tę markę. Wiecie, ja mam podejście do tego takie, że Titansy są dobrą sagą Crasha, dlatego że jednak wprowadziły coś nowego, zrobiły trochę taki inny klimat. Fakt faktem, ucierpiały przy tym niektóre postacie, jak na przykład Tiny czy Engine. Ale z drugiej strony, dla mnie to są jakby wielki szacunek dla twórców, dlatego że zrobili coś, czego jakby, wiecie, powiedzmy sobie szczerze, powtarzalność w grach to jest coś, co jest mega słabe, bo jednak każda część danej serii, już nie mówię tutaj o Crashu, ale o innych grach, powinny się czymś wyróżniać, że jedna powinna to wprowadzić, druga powinna to wprowadzić, trzecia powinna to wprowadzić, czwarta powinna to wprowadzić. A w momencie, kiedy powiedzmy w serii jest jedno i to samo, taka powtarzalność, to po części seria staje się moim zdaniem nudna trochę. Titansy zrobiły coś takiego, zrobiły taki dosyć kontrowersyjny boom, ale zrobiły to przez to, że jakby to powiedzieć, zrobiły coś nowego, że to są inne zupełnie gry, nie? I ja uważam, że dla osób, które bardzo nienawidzą Titansów do szpiku kości i Mind Over Mutant, to mam propozycję dla tych osób. Ja to nawet mówiłem na tym, wersji na PS2 Titansów, ale myślę, że powtórzenie się w tym wypadku to będzie wręcz podkreślenie tego tematu, bo skoro już zacząłem ten temat, to warto go skończyć. A mianowicie, moim zdaniem powinniście bardziej patrzeć na Titansy jako osobną sagę, że to jest takie zupełnie inne uniwersum. To wiecie, inaczej się będzie wtedy na Titansy patrzeć, bo tak jak mamy patrzeć, że o, to jest gra Crasha i tak dalej, no dobra, jest to gra Crasha, ale możemy to równie dobrze traktować jako inne uniwersum i po co wtedy ta piana w pysku przysłowiowa? Skoro możemy potraktować Titansy i Mind Over Mutant jako inne uniwersum i po prostu będzie wszystko w porządku. Ja powiem szczerze, ja nawet bym się cieszył, gdyby pojawiła się kolejna część z sagi Titanów, chociaż wiem, że na to są małe szanse, to jednak bym się cieszył, dlatego że Crash of the Titans za dzieciaka i do dzisiaj zrobił na mnie niesamowite wrażenie i chciałbym, by twórcy, powiedzmy, nawet tę sagę w jakimś tam na boku kontynuowali, że w sensie jakby robili przykładowo nowe gry, te fabularnie związane kontynuacje, ale przy okazji, żeby też, powiedzmy, zrobili takiego, nie wiem, kontynuację Titansów. Bo ja bym z chęcią zobaczył, co ciekawego by jeszcze twórcy wymyślili w tej kwestii. I teraz mam takie jedno pytanie. Byliśmy na początku przed wejściem do tej fabryki, w którą skończyliśmy zwiedzać. Teraz z niej wyszliśmy i potem wejdziemy do laboratorium, więc jaki tu jest sens wchodzenia na jedną albo na dwie sekcje na zewnątrz, skoro i tak zaraz wejdziemy do środka? Gdzie tu jest w ogóle logika? Ja tego za bardzo nie rozumiem. Nie kumam za bardzo tej logiki. Ale jakbym miał tutaj, nie wiem, porównywać któryś z epizodów z wersji stacjonarnej, no to bym powiedział, że to jest epizod 19. Tylko że z tą różnicą, że nie ma, powiedzmy,
tego miejsca, gdzie były te magma duny. Te wiecie, gdzie na samym środku była ta lawa, albo... Ciężko mi tą lawą nazwać, bo to takie, jakby to było bardziej przetopione złoto, które tam pływało, a nie lawa. Bo wiecie, takie mega żółta lawa, no to tak, no średnio się kojarzy z lawą, bo lawa ma takie odcienie czerwoności, takiej bordowe, wręcz nawet trochę taki krwisty kolor, a tam był mega złoty kolor, tak jakby, nie wiem, Crash miał zaraz się skąpać w mega gorącym złocie, kurde. Co mi się tak język plącze, cholera jasna. Jeszcze tylko 20 minut, spokojnie. Tutaj radzę wam jakby uważać, dlatego że jak widzicie, tam na samej górze było zielone Tiki Mask, ale jeszcze tutaj u góry będzie złota Tiki Mask. Tak więc radzę wam tutaj mocno eksplorować, jeżeli chcecie robić 100% tak jak ja. A jeżeli nie chcecie, no to po prostu gnajcie do przodu i tyle. No i przy okazji jeszcze srebrne. Nie zapominajmy o tym, że jednak mamy 3 kolory Tiki Mask. I dziwi mnie fakt, że jestem jedyny w Polsce, który let's playuje wersję na Game Boy Advance, chociaż z drugiej strony nie dziwi, dlatego że Polacy wydaje mi się, że w większości nie znają tej gry. A jak znają, no to mają pewnie podobne zdanie co niektórzy krytycy, że gierka po prostu bardziej krapiasta jest. No ja mam podejście takie, że to nie jest krap, ale nie jest to gra, którą bym zagrywał się raczej tak non-stop. Raczej bym sobie, wiecie, brał Game Boya na drogę i wtedy bym sobie pewnie tę gierkę odpalił, ale tak, żeby, nie wiem, w ramach nudy w to grać, albo żeby zająć swoje pół godziny, to już prędzej wolałbym odpalić PS2 i grać sobie w normalne tytany, nie? Ale tak jak wspominałem, powtórzę się po raz ostatni, dla własnego doświadczenia najlepiej tę gierkę ograć, żebyście mogli sami sobie wyrobić zdanie, nie żebyście tutaj, wiecie, moje zdanie, powiedzmy, brali za pewnik, bo na przykład dla was może ta gra być fajna, dla mnie może być średnia na przykład. I tutaj mamy cutscenkę, gdzie mamy wielkiego Dominatora. I podoba mi się fakt, że niektóre cutscenki są takie, że wiecie, że po prostu Crash tam się, nie wiem, poruszy czy coś i że nie są to cutscenki stricte skupione na tym, że mamy, powiedzmy, screenshot i tekst na dole, no nie? I to jest muzyka, która moim zdaniem, kurde, nie pasuje jak na finał gry, no bo tak na dobrą sprawę zbliżamy się już do samego końca. I ta muzyka jak dla mnie, no, nie pasuje. Jest zbyt wesoła jak na taki klimat, moim skromnym zdaniem. Jest spoko, ale jest zbyt wesoła i bardziej bym dał tę muzykę o wiele wcześniej niż pod sam koniec praktycznie gry. Oj, trzeba się rozciągnąć, kurde. Mam ostatnio, powiedzmy, taki problem, że za każdym razem po prostu muszę się tak rozciągać. I zanim ktokolwiek powie, że to jest normalne, że człowiek się rozciąga, tak, to jest normalne, ale czasami, wiecie, jak usiądziesz, to często, powiedzmy, jak dupa się wbije w to siedzenie, to po prostu potem, no wiecie, trzeba się trochę poruszać, jak to mawiają. Kurde, maj to jest idealny okres, żeby trochę poćwiczyć. Ogólnie nie będę wam tutaj mówił odnośnie tego, jaki tytan występuje w jakim... A, właśnie! To jest kolejny temat, który mógłbym w sumie poruszyć odnośnie tego, dlaczego o tym nie wspomniałem w ogóle w trakcie całego let's playa. Więc na pewno się zapytacie, dlaczego nie wspominałeś, Pomidor, odnośnie tych tytanów, który występuje w jakim poziomie. Tak jak to było w Titansach, że na przykład tam, kiedy wbijałeś na 6. epizod, no to nie wiem, były magma duny, później sludge, później jeszcze inne stęcze, nie stęcze, kurde, później betlery, jak nie betlery, to jeszcze inne skorporille. Czemu tutaj tego nie zrobiłem? Dlaczego tutaj trochę nie powiedziałem, że ej, poziom pierwszy lub tam pierwsza sekcja lub pierwsza wyspa będzie miała takie tytany, druga sekcja będzie miała takie tytany, trzecia sekcja będzie miała takie tytany. Nie powiedziałem o tym dlatego, że to jest losowe w tej gierce.
praktycznie tutaj nie będzie tak, że o, Tytan, przykładowo Spike. Dajmy na to. Spike pojawia się na pierwszej wyspie i tylko się pojawia na pierwszej wyspie i tam potem epizodycznie na innych wyspach. Czy w innych Mojo-roomach. Nie, po prostu on pojawia się na każdej wyspie. Tak samo jak pozostałe Tytany. Tak więc tutaj to jest mega losowe, bo raz ci się pojawi Spike, raz ci się pojawi Electric, raz ci się pojawi ten pszczelarz, raz ci się pojawi Bubr i raz ci się pojawi Battler. Tyle. Tyle, co mogę powiedzieć w tej kwestii i nie mam tutaj nic więcej do dodania. A mówiąc o Mojo Roomach, to jest kolejna trochę smutna rzecz, że Mojo Roomy nie pojawiły się już później w serii. I nawet w tej gierce na Game Boya się nie pojawiły. Można by powiedzieć, że coś a la Mojo Room pojawiło się w wersji na Nintendo DS, ale to bardziej jest runda bonusowa niż Mojo Room. Ale tak czy siak jednak pewne nawiązania się pojawiły w wersji na DS-a. Stąd też bardziej jestem przychylny tej wersji niż wersji na Game Boya, ale mówię, nie jest to zła gra, ale warto ją bardziej ograć dla ciekawości niż dlatego, żeby, nie wiem, jakoś super się zachwycać tę wersją. No chyba, że ktoś jest tutaj ogromnym fanem wersji na Game Boya, no to tutaj w tym wypadku moje zdanie jest takie, że no, szanuję. Szanuję jakby zdanie. Nie musimy się, wiadomo, we wszystkim wszyscy zgadzać. Każdy może mieć swoje inne zdanie w tych kwestiach. It yeah. 101 kryształów. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, ile tutaj jest maksymalna ilość kryształów. Ponieważ, jeżeli mam być szczery, wydaje mi się, że tutaj maksymalnie to jest 200 i tyle. Ale mogę się w tej kwestii mylić, albo 999. Bo skoro już mamy tam ponad 100 i w zasadzie nic się takiego nie dzieje, no to, no widzicie. Te kryształy nie są jakoś super użyteczne, bo są jak dla mnie bezużyteczne. I nie jakby co, nie płaczę ani nic, tylko po prostu ten. Tak mi się trochę pociągnęło. Ale co jest zabawne, bo jak wszyscy wiedzą, jak wszyscy mnie znacie od początku mojego kanału, a jeżeli mnie nie znacie od początku, to od jakiegoś czasu, jestem alergikiem. Jestem alergikiem na koszoną trawę i na pyłki z drzew i okazuje się, że w sumie na razie alergia przechodzi, że tak powiem, o tyle pomyślnie, że na razie nie muszę się o nic martwić, dlatego że ani nie mam oczu załzawionych, ani nie jestem jakoś super pociągający. Od czasu do czasu tylko pociągnę noskiem, ale to nie jest jakoś tak, wiecie, nałogowe, o. ...850 Mojosów. Tutaj wydaje mi się, że w tym wypadku ostateczna ilość Mojosów to będzie koło 999. Bo akurat nie udało mi się tam ponad 999 zebrać, więc wydaje mi się, że to jest taka ostateczność. Na Łumpasów to możemy mieć nawet 2000, możemy mieć nawet 3000, możemy mieć nawet 4000, możemy mieć nawet 5000 i będziemy tak w nieskończoność życia zbierać. Może kiedyś w sumie z tej gierki zrobię na nowo jakiś, nie wiem, livestream czy coś, bo let's playa już raczej nie będę robił, bo przyznam szczerze, mimo tego, że czasami wlatują tutaj off-topy, co dla mnie jest dosyć też istotne w let's playach, bo wiecie, można gadać godzinami na temat gry, ale też off-topy mogą się przydać, jeżeli nie masz co ciekawego powiedzieć. I tutaj przy okazji wam pokazałem, gdzie pominąłem ostatnią maskę w grze. Ponieważ, jak widzieliście, poszedłem w prawo, gdzie już miałem kompletną blokadę po checkpoincie. I stwierdziłem, że zamiast pokazywać tego pod koniec odcinka, to pokażę wam tutaj, żebyście mieli kontekst, gdzie iść, jeżeli, nie wiem, chcecie tak bardzo grać jak ja, to radzę wam, jakby zanim pójdziecie w jakąś stronę, to zrobić, powiedzmy sobie, save state'a, spróbować dojść w którymś ze stron i jeżeli któraś ze stron was zablokuje, to potem wczytać load state'a i pójść w tą drugą stronę, żeby, nie wiem, znaleźć jakąś maskę, tudzież coś, co, nie wiem, chcecie tak bardzo znaleźć. Mam nadzieję, że to w dobry sposób wytłumaczyłem, przynajmniej się starałem.
Ale no właśnie wracając, no i pomimo tego off-topów, które od czasu do czasu się pojawiają, to mi się naprawdę przyjemnie prowadzi ten let's play i mogę nawet powiedzieć, że jestem z niego zadowolony. Bo inaczej sobie tego let's playa nie wyobrażam, to znaczy wyobrażam sobie inaczej, gdybym przykładowo zrobił co-op let's play z kimś, że na przykład tutaj, nie wiem, z Justyną bym przykładowo sobie siedział i gadał i ona by przykładowo swoje jakieś spostrzeżenia na temat gry by powiedziała. Liczę na Justynę w sekcji komentarzy, dlatego że jest to moja dziewczyna, która, tak jak już wspominałem w pierwszym odcinku, jest chyba nawet fanką wersji na Game Boy Advance, albo po prostu ją lubi i chce jakby po prostu wiedzieć, co jej się jakby podoba w tej wersji, a co jej się jakby nie podoba, bo jednak, wiecie, nie ma gry bez wad, każda gra ma jakieś swoje wady, nawet taki Crash Twinsanity, któremu jestem w stanie również wady wytykać. Ale to wkrótce, kiedy będę robił V2 z Twinsanity. I mogę zaspoilerować, że to w tym roku będzie. Ale mówię, może kiedyś zrobię jakiś jeszcze livestream z tej gierki i może na nowo sobie ją na 100% przejdziemy i pokażę wam, jak wygląda cały proces przechodzenia tej gry na 100%. A uwierzcie mi, to co widzicie tutaj, to jest tak naprawdę skrócona wersja tego, co ja musiałem nagrywać. I nie mówię, że to była jakaś super męczarnia, ale było to bardzo upierdliwe, było to bardzo uciążliwe i myślę, że jak zobaczycie to kiedyś na jakimś livestreamie albo zobaczycie jakiś speedrun, niekoniecznie też mój let's play, to myślę, że przyznacie mi rację w tej kwestii, że jednak trochę jest to nagmatwane tutaj, robienie 100% w tej gierce. Żółty box, którego tak na dobrą sprawę nie wiem, czy ominąłem, czy nie. Chyba go ominąłem, ponieważ już tak pod koniec gry starałem się omijać te żółte boxy, bo one dla mnie są takie na tę chwilę już bezużyteczne, bo one i tak nic nie dadzą, poza tym, że jakiś tam tytan ci wyleci. Bo one są jakby bardziej potrzebne do tego, jakby, wiecie, jakbyś przykładowo nie miał żadnego tytana pod ręką, to wtedy taki box wylatuje z ogłuszonym tytanem od razu i to jest losowe, bo raz ci może wylecieć Raticle, raz ci może Spike wylecieć, a innym razem jeszcze inny, albo ten Bobber na przykład. Zanim ktokolwiek mi powie, dlaczego jest tutaj 5x7, a tam było 7x7, to jest dlatego, że tak jak właśnie wspominałem na początku, pokazałem wam, powiedzmy, mój powrót już do tego poziomu po zaliczeniu gry, ponieważ w finale zabrakło mi jednej złotej maski, którą pokazałem, gdzie była ukryta. Zamiast, powiedzmy, na prawo to... Zamiast na lewo to poszedłem wtedy na prawo, co spowodowało, że po zniszczeniu checkpointa zablokowałem stronę, przez co nie mogłem zdobyć tej złotej maski. I tutaj nasz pszczelarz został ogłuszony. W sumie to zaraz będziemy mieli koniec tego poziomu i walkę z Cortexem, na którą się już nie mogę doczekać. Uwierzcie mi, to jest naprawdę śmiech na sali, co tam się dzieje. To jest jeszcze lepszy kabaret niż to, co było z Niną Cortex. Uwierzcie mi chociaż na słowo. Nie no, ja teraz może za bardzo nie nucę tego, co tam leci w tle, ale tak wiecie, nucę. 7 żyć, 7 życiek. I tutaj w zasadzie nie wiem, dlaczego zrobiłem to. A, dobra, wiem dlaczego, ponieważ zastanawiałem się, czy czasem czegoś nie pominąłem. Dlatego tutaj robiłem taki drugi exploring, ponieważ tak, były momenty, gdzie ja powycinałem niektóre rzeczy z tego let's playa i dobrze, że ja tutaj jakby wróciłem, dlatego że jak widzicie była tutaj zielona maska. Tam u góry chyba będzie srebrna, co nie? Czy coś takiego? A nie, bo ja srebrne wszystkie zebrałem. Dobra, to teraz mamy kryształ, 105 zresztą. No i tutaj jak widzicie są jeszcze te ciosy Crasha z wersji na PS2 i Xboxa. No wiadomo, wersji na te główne konsole, o,
Już nie będę tutaj powtarzał tego samego non stop. I szczurki, które sobie tutaj chodzą. Że one się niczego nie boją. Ojejku, Cortex jest bardzo zły. On jest zły, niedobry. On, kurde, zły jest na nas, że żeśmy tutaj wtargnęli. Więc walka z Cortexem wygląda następująco. Musimy go w taki oto sposób atakować. I po zabraniu mu bodajże 4 punktów zdrowia albo 3, bo to jest chyba nawet losowe, pojawi się zaraz jeden z pomagierów Cortexa, którego trzeba będzie albo osiąść, albo również szybko pokonać i później Cortexa, żeby Cortex zginął sobie, a raczej został pokonany. No i pojawił się w tym wypadku Tiny Tiger, więc co na ten temat trzeba zrobić? Trzeba zliczyć beczkę, w której jest kryształ, dzięki czemu Tiny Tiger zostanie szybko zgaszony. I my tak zresztą uczynimy. Patrzcie na to. Zaraz osiądziemy Tiny'ego Tigera i to jest po prostu coś, co muszę przyznać, że mi się bardzo podoba. Osiadanie pomagierów Cortexa. Patrzcie na to. Jak to wygląda po prostu, jakie to jest epickie. No i w taki oto sposób Cortex został pokonany. Teraz tylko pokonać Tiny'ego Tigera. I mamy grę zaliczoną na 100%. Gdybyście dłużej sobie przedłużyli walkę, to pojawiliby się pozostali pomagierzy, czyli tam Nina, Dingodile, Engine. Wszyscy, z którymi walczyliśmy. I tutaj bym miał już 7-7, ale jako że mówię, wracałem po przejściu gry, no to jest 6-7, ale my domyślnie już mamy 100%. Bo tam już wam pokazałem, jak wróciłem się w trakcie przechodzenia poziomu. I w taki oto sposób, moi drodzy, przeszliśmy Crash of the Titans na Game Boy Advance na 100%. Druga gra z maratonu, która została zrobiona na 100%. I mamy ending, w którym to nasi bohaterowie będą uciekali z Dominatora. Plus jeszcze w tym wypadku nasi antagoniści również będą uciekali za pomocą pewnego przedmiotu, a raczej pewnego... No. Wszyscy oprócz Tiny'ego i Łukałka uciekają na rakiecie. I ta animacja jest po prostu rozwalająca, nie? Śmieszna jest. No ale cóż, tutaj jest dialog między naszymi bohaterami, że Łukałka i tak pewnie za jakiś czas wróci, więc muszą być przygotowani na to, że po raz kolejny trzeba będzie ratować świat i Wumpa Island. No i teraz oni zeszli z Dominatora i sprawdzają, jak wygląda to, co wygląda. I w tym wypadku Dominator nie walnął na wyspę Wumpa, co oznacza, że wyspa Wumpa jest stabilna i to trochę przeczy temu, co się wydarzyło pod koniec praktycznie wersji na konsole stacjonarne. Praktycznie Dominator jakby nie uderzył na wyspę Wumpa, przez co nie spowodował żadnych szkód. No i standardowo wspominka o pancakesach spowodowała, że wszyscy są szczęśliwi. I w taki oto sposób przeszliśmy Crash of the Titans na Game Boy Advance. I co ja mogę na temat tej gierki powiedzieć? Tak jak powiedziałem przez cały Let's Play, jest to gierka, która jest dobra. Nie jest może ona jakaś super zła, nie jest ona krapem, jest po prostu dobrą grą. Ma swoje wady, które na nowo wam przedstawię, żeby już sklaryfikować to, co chcę zakończyć. Czyli przede wszystkim to, że gra często ci blokuje dojście do pewnych miejsc, przez co eksplorowanie tej gry graniczy z cudem, dlatego że w momencie, kiedy chcesz za bardzo eksplorować poziom, to może skończyć się tym, że gra cię zablokuje i nie będziesz mógł zebrać odpowiednich rzeczy. To, że detekcja kolizji w tej gierce leży, po prostu często Crash, atakując pozostałych, często może zostać zinstakilowany bez powodu. To, że chociażby bossowie są zbyt prości i to działa na minus w tej gierce.
Poziomy są czasami zbyt długie, zbyt częste ślepe uliczki. O wadach tak na dobrą sprawę w tej gierce można gadać godzinami. Ale o pozytywnych rzeczach, moim zdaniem grafika, jak na grę na Game Boy Advance, jest ładna, aczkolwiek niektóre modele po prostu pozostają wiele do życzenia. Niektóre muzyki są naprawdę bardzo w porządku, niektóre po prostu, soundtrack w niektórych poziomach jest mega dopasowany, jest mega klimatyczny, jak na takie, powiedzmy, poziomy w dżungli lub w innych laboratoriach. Level design jest całkiem spoko. I podoba mi się to, że ta gra chciała być po prostu czymś odbiegającym od tego, co mieliśmy na konsolach PS2, Wii i Xbox 360. I za to oczywiście jest plus. Więc jak widzicie, potrafię być konsekwentny z tym, co mówię. Powiedziałem wam wady, powiedziałem wam zalety. A wy napiszcie w sekcji komentarzy, co wam się podobało w tej gierce, co wam się nie podobało w tej gierce, czy zagralibyście w tę gierkę, czy też byście nie zagrali w tę gierkę. I teraz wracam na title screen, gdzie już wam mogę nawet pokazać, że mamy pełne 100%. I w ramach bonusu pokażę wam teraz ostatnią minigierkę, która odblokowuje się po przejściu każdej wyspy na 100%. I ja tylko pokażę wam jeden typ minigierki, dlatego że ja osobiście nie chcę tego pokazywać, czyli to są tak zwane areny, gdzie po prostu tutaj ćwiczymy nasz skill i atakujemy przeciwników. Dlaczego reszty pozostałych aren nie będę pokazał? Dlatego że jedyne, co się zmienia, to tak jak wspominałem już na początku, zmieniają się przeciwnicy i tło, które jest podstosowane pod świat. Czyli przykładowo na Wumpa Island mamy właśnie taką wyspę Wumpa i w tle tych oto tutaj tytanów i innych minionków. A na przykład na Insanity Island już będą inne klimaty, albo na Entrapment Island lub po prostu na Floating Forwards. No ale dobra. Jeżeli chodzi o mnie, to chciałbym, żebyście mi napisali, czy w sposób ciekawy prowadziłem let's play, czy byłem informatywny, czy ciekawych rzeczy dowiedzieliście się w tym let's playu, czy przyjemnie wam się oglądało ten let's play. Śmiało, napiszcie, bo ja uważam, że krytyka w takich let's playach jest mile widziana i chciałbym, żebyście mi, powiedzmy, szczerze napisali, co wam się podobało w let's playu, co wam się nie podobało i czy podobał wam się styl prowadzenia tego let's playa, czy też nie. Ja myślę, że będę powoli kończył ten odcinek komentować. Już zostawię was, powiedzmy, z naparzaniem się z tymi tytanami, bo nie mam już za bardzo co ciekawego do powiedzenia, a nie chcę tutaj, wiecie, na siłę wydłużać komentarz. Tak więc, jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, jak i let's play, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to tak jak już powiedziałem przed chwilą, jeżeli byłem informatywny i w sposób ciekawy prowadziłem let's play, to napisz to w sekcji komentarzy, czy podobało ci się. Co ci się nie podobało, co ci się podobało. Rund, jak widzicie, mamy 4 i na samym końcu walczymy z bossem danej wyspy. No i cóż, następna gra z czwartego i zarazem ostatniego maratonu to będzie Crash of the Titans na Nintendo DS, który jest ostatnią grą Crash of the Titans. I po tym zabieramy się za Mind Over Mutant na DS-a i za Mind Over Mutant na PS2, który jest ostatnią grą. Więc możemy powiedzieć, że już jesteśmy w połowie maratonu. I zapraszam też na inne let's play'e na moim kanale, czyli tam Jack 2 i następne gry, które będą teraz nagrywane. Trzymajcie się, cześć i pa pa!